Elo, siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z Brotato na tym kanale. Przejdźmy sobie od razu do giereczki. Ja tutaj, kurde, czuję moc. Czuję dzisiaj moc, miałem toki mocarne. Przed chwilą nagrywałem Isaaca i toki mocarne podejście, półtora godziny nagrania. To chyba podzielę na trzy odcinki, bo to za długie, nikt nie będzie to oglądał. Coś tak czuję. Jakbym miał dłużej kanał, coś, ludzie by byli przyzwyczajeni, tak jak u Rywka na przykład, czy coś, czy nie wiem, u Roysona. Mają widzów stałych, tak? No to wiadomo, że nie wiem, ja na przykład lubię długie odcinki oglądać, ale żeby zachęcić ludzi, to jednak wypadało mieć troszkę krótsze. Awanturnik, pokręcony. Co my tu mamy? Rzemieślnik. Obrażenie od wybuchów. Co? Aha, już wiem. Jednoręki. Tylko jedno broń. Ja to ostatnio próbowałem cię, to jest dramat jakiś. Odkrywca, wielozadaniowy. Różne bronie. Głośny. A ty w nim chyba ostatnio grał. To jest ciekawe. Dzikus. Wysysane życie. Przy broni typu prymitywna. Znowu z prymitywną bronią, to ja nie chcę. Szybkość wroga, zbieranie, rozmiar, mniejszy rozmiar mapy. Mniej wrogów. Mniej szybkości. Jezus Maria. Aha, mniej szybkość wroga. Wszystko powoli będzie, tak? Się działo. A to brzmi się. To brzmi śmiesznie. To brzmi jak łatwo. Ale szczwarciarz, kurde, nim graliśmy, to było dobre. Niebezpieczeństwo zero jest. Mutant. To jest w ogóle ciekawe. Dwa razy plus 200, czyli trzy razy więcej punktu doświadczenia, tak? Tak to rozumiem, plus 200%, to jest 100%, plus 200, no razem 300, tak? I minus 50% cena, plus 50%, sorry, cena przedmiotów. To brzmi ciekawie, tak szczerze, i chętnie bym go przetestował, tego mutanta. To może być ciekawe. Co my chcemy iść? To dubeltówka mnie... Nie, na nią jeszcze chyba nie grałem ani razu, nie? Tak mi się wydaje. Przebija. Przeszywanie tu jest. Poszedłbym w tą dubeltówkę. Albo w pistolet maszynowy. Siekacz jest ciekawy. Dubeltówka bym poszedł. Jak najwięcej przeciwników się miotać. Uuu, ja mam odblokowane niebezpieczeństwo 1, właśnie. Pojawiają się nowi wrogowie. Też zapomniałem normalnie o tym. Ostatnio nagrywałem z tydzień temu, Brotato. Panie, ciś... Ja zaraz level będę miał. Chopie. Panie. Dobra, myślałem, że szybciej troszkę wystrzeli. Trzeba szybko strzelić troszkę pójść. Bo strasznie powoli, powoli strzelamy. Obrażenia wręcz nie, zbieranie może. Do obrażeń. Prędzej. A szczerze, na samym początku możemy w to zbieranie. Te dwa poziomy wbiłem? O kurde. Wyssane życie. Czy szczęście? Jeden procent szans do wysysania życia to niedużo. 5 szczęścia bym wziął. Wydaje mi się, że to jest cena przedmiotów. O Jezu, jakie to jest dobre na tą postać. Na takim wczesnym etapie gry? Zajebiste. Dubeltówka oczywiście blokujemy. Za dwa niech będzie. Ta regeneracja mnie trochę boli. 15% zdobywane PD minus zasięg. Nie jestem pewien. Szczerze poszedłbym w to. I tu też zablokuję, czy nie? Te punkty życia bym zwiększył. Jak co, jak będę miał minusie regenerację? Nie wiem. Szkolajmy się. To może być śmieszne. A się dowiemy. O Jezu, totalnie muszę w szybko strzelność pójść. I w ogóle prędkość moją poruszania się.
Dobra, zbierajcie się w kupę. Dobra, zdobyłem dwa poziomy. Prędkość ataku czy pancerz? Kurde, bele. Prędkość ataku chyba. To na pewno nie. Zbieranie? No zbieranie. Na pewno dubeltówka. Na... Aha, już mi nie stać. Kurwa, tak mało zarobią. Dramat. No tak, bo ja mam połowę droższe ceny, co droższe przedmioty. No teraz prawie połowę, 45%. No dobra, tej. Zbieramy na to. Teraz przynajmniej mam dwie dubeltówki. To są dwa razy więcej obrażeń w tym momencie. Także powinno dużo lepiej iść w tym momencie zbieranie. Zbieranie, zabijanie przeciwników i poprzez to zbieranie, wbijanie levela. Trzeba DPS zwiększać. Ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. Trzeba zwiększyć obrażenia trochę, bo widzę, że niektórych przeciwników nie zabijam na strzała, a to niedobrze. Zbyliśmy znowu dwa levele. Nice. Zbieranie. No poszedłbym w to, obrażenia walce wręcz. Nie, nie mam walki wręcz tutaj. Boost do szczęścia. No wezmę. Znowu dubeltówka. Niech będzie. To się nie spłaci. Nie w momencie, jak mamy tak drogie przedmioty. Ja nie będę zbyt często wymieniał sklepu. 90. To jest za 90. To mi się nie opłaca. To mi się nie zwróci, prawda? No ni chuja. Ja będę bardzo mało rerollował sklepy. Dobra, mamy trzy dubeltówki. To już jest jak dla mnie koks DPS na tą chwilę. Ten kurde, ile pocisków wywala z siebie. Nie, jakoś nie pamiętam go wcześniej. Może jakaś aktualizacja była. Ty, a urywka chyba go widziałem. U siebie go nie pamiętam. Bez kitu. Nie przypominam sobie tego przeciwnika. Ej, idzie naprawdę całkiem dobrze. 129, nie jest tak źle. Coraz więcej tego zbieram. Dalej to nie jest dużo. To jest czwarta fala. Ja mam żałośnie mało rzeczy. Co to w ogóle ten? Wymień. Obrażenia dystansowe. O! O! No i to jest spoko. Szansa na unik? 6%? Niech będzie. No max, to zdobywanie doświadczenia trzeba jak najszybciej, żeby to miało sens. Max PZ. No wezmę. I tą regenerację później trzeba iść. Nic już nie, nawet nie reroluję, bez sensu. Trzeba jak najszybciej tutaj. Trzeba, w razie uzbieramy najwyżej coś, na następnych falach się coś kupi. Wypadałoby, kurde, broń ulepszyć. Więcej broni. To jest piąta fala już. Ja mam trzy podstawowe strzelby. One już przestają dawać radę. O! Skrzyneczka! Kurwa, pierwsza. W końcu. I przydałoby się coś na regenerację HP. Nie wiem, po co ja zbieram tę skrzynkę. Nie mam torby. To ma, zbieranie skrzynek jest sens, jak mam torbę. 150. Mało tego dostaję. Obrażenia dystansowe plus 1. Ale regeneracja minus 1 znowu. Dobra, wezmę. Trudno. Zbieranie? Czy wysysanie plus 2%? To wysysanie, kurde, może wezmę. Dobra, idę w zbieranie. Na razie. Obrażenia dystansowe. Zdecydowanie. Pancerz minus do obrażeń. No wziąłbym. I 5% szans na podwojenie. Szczęście minus do obrażeń, no niestety. Słabe. Nie chcę tego. Metalową płytkę to koniecznie trzeba wziąć. Ja tutaj potrzebuję troszkę pancerza więcej, bo niedługo zacznie być problem z obrywaniem. A nie mam w ogóle leczenia praktycznie.
Niestety, a trzeba by tutaj coś o tym pomyśleć. Ała? No właśnie, jak ja mam się teraz wyleczyć? Wyłącznie tak naprawdę z tych drzewek mogę się leczyć na to chwilę, na to chwilę. Dobra, z tych owocków, kaktusików, kurde, nie wiem jak to nazywać. Wygląda dla mnie jak takie małe kaktusiki. Dobra, wbijamy się w was na sam koniec, ale 3 levele są. Uuu, 12% obrażeń. Biorę. 3 pancerz. Kozak. Dystansowe czy max HP? Max HP. Zasięg podnoszenia plus zbieranie, no chętnie. No, to zbieranie czuję, że mi tutaj kurde fajnie zrobi. I metalowa płytka i tyle. Potrzebuję kurde mieć tutaj obronę. Co ty kurde? Ja nie wiem co on robi ten przeciwnik w ogóle. Dobra, tędy. Dobra, ciśniemy, drzewko trzeba rozwalić. Kurde, bele, coś z sobą tu idzie. Dawaj ci jakieś przedmioty. Pani gro. Dobra, leczonko. Ała. Bolało. Potrzebuję DPS-a. Potrzebuję szybkostrzelności albo więcej broni. Za wolno strzelam tymi dubeltówkami. One są dobre, ale... Ała, ała. Ale robi się niebezpiecznie. Kurwa, tej zdechnę tutaj. Nie, nie zdechnę. Ale no, słabo to wygląda. Obrażenie dystansowe. Okej. Pierętkość ataku. Plus 15%. Dużo. Szansa na unik minus pancerz. Ile mam pancerza? 5. Minus zasięg. No to by wziął. Regeneracja punktów życia. I max punktów życia. Robalopsyk. No wziąłbym. To jest tylko jeden. Regeneracja i minus do szybkości. No to ze względu na regenerację i tylko dlatego. To bym zablokował. A tego nie chcę. Jezus Maria, co za żałość. Jakie obrażenia słabe robię. Te strzelby się w ogóle nie trafiają. Ała. Ja czuję, że to jest równia pochyła. To się za chwilę źle skończy, że ja nie dostaję tych broni. A łami 5 dostaję z pocisku obrażeń. Przecież w sumie mam 40 HP, jak dostaję... Czemu je dostałem? A dostałem HP za level. Który mam w ogóle? 16 level. W sumie nie dostaję tak dużo od tych obrażeń. Po 4, po 5. Nie jest tak źle. Oła. Oła. Dobra, nie jest źle. Groźny króliczek. No wezmę już, bo co? Jak dają? Plus do zbierania, biorę. Dubeltówka, dawajcie mi dubeltówki. Punkty życia. Nie. Za 0. Minus do szczęścia. Punkty życia dalej. Dobra, ciśniemy w te punkty doświadczenia. Jest gdzieś to zapisane, ile ja dostaję te punkty doświadczenia? To jest plus 200%, ale tutaj gdzieś coś zapisane to jest. Zasięg, pancerz. Nie, tego nie ma nigdzie. Jak ja mam to sprawdzić, ile ja mam? No, mam z tego punkty życia i dwa razy z tego. Coś mi jeszcze dodaje? No nie. Czyli mam plus 230%. Dobra, level up. Trzeba tu cisnąć kurde te levele, no bo tak naprawdę to jest najlepsze na rozwój, najlepsza droga na rozwój w tym momencie. Dobra, ciśniemy przez środek. Ej, zaczyna to fajnie wyglądać. Doszła następna dubeltówka, się troszkę to polepszyło. Aczkolwiek dalej za mało. Niestety nie było przedmiotu. Skrzyneczki, ała. Dawajcie. O, przelazłem przez środek.
Ale to było głupie, ale to było głupie. Ała! Nie! Leczenie! Dawaj leczymy się. Umrę tutaj. Zaraz zdechnę. Jestem za wolny i potrzebuję regeneracji HP więcej. Kurde, tam był ziomeczek z tą skrzyneczką. Prędkość ataku czy szybkość? Nie no, prędkość ataku chyba, tak szczerze. Chyba bardziej. Mhm. Pancerz. 4 do pancerza. Panie. Wyssane życia. Wyssanie życia. Regeneracja. Zdecydowanie regeneracja. Jeba się wyssanie. Tak. I zdecydowanie. I pancerz i szansa. Ja pancerza za chwilę będę miał. Będę miał 11 pancerza, jak to. Panie, od razu to biorę. To, robal obcych. I nic więcej. Tak, i nic więcej. Nie no, szczerze to ja go od razu biorę, jebać system. Ja mam 7 regeneracji, to już nie jest tak źle. Co, niecałe 1,5 sekundy. Mało. Mało, rzadko, za rzadko. Ale lepiej niż było na pewno. Trzeba, kurde, regenerację HP ogarnąć. Więcej, więcej, więcej. Zdecydowanie więcej. I dubeltówki trzeba ulepszyć. One tak mało robią teraz. One tak mało robią, cholernie. Muszę przestać ogrywać. Wow, jak ja tu nie dostałem obrażeń? Nie mam pojęcia. Ale mi się podoba. O, tutaj no... Jezu, zagapiłem się na HP. Nie! Halo! Zostawcie mnie! Zostawcie mnie w spokoju. Ała! Jezus! Zdycham. Umieram. 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 Kurwa, był ten ze skrzyneczką. Jeszcze myślałem, że go jeszcze dopadnę, ale nie. Zasięg? Szczęście czy zasięg? Ile mam w zasięgu? Szczęście. Max punkty życia? No. Nie, nie. Tak. Motyl. Ja wcześniej chyba miałem motyla i nie ogarnąłem, że on jest tam. Ale źle. Za drogo. Pistolet maszynowy? Czy ja chcę pistolet? Zbroń palna mi daje boosty do zasięgu. Ej, to nie jest tak źle w sumie. To wezmę. W takim razie i elo. I mam fioletową jedną broń. To już jest spoko. Ona powinna mi dać naprawdę fajne boosty do obrażeń. I ona jest szybkostrzelna. No, mi brakowało broni szybkostrzelnej. Ja za rzadko strzelałem tą dubeltówką. Teraz powinno dużo lepiej pójść. Ona na... Znaczy, fajna dubeltówka jest tak, że rozwala ten... przeciwników masowo, nie? Ale... ona raz wystrzeli, oni znowu mnie otoczą, jest dupa, a ten... ta cały czas bije najbliższego. I dość często. No, zdecydowanie łatwiej tu idzie. Nie jest to jakieś nie wiadomo co i tak dalej, ale idzie dużo łatwiej, zdecydowanie. 2 lewle. Czy zdobędę trzeci? Raczej wątpię, ale warto spróbować. Drzewko, miałem nadzieję na skrzyneczkę. Tam była skrzyneczka, spoko. Soczewka, obrażenie dystansowe, minus zasięg, wezmę bardzo chętnie. Regeneracja HP. No, co sekundę 1 HP, no to to już jest, no to już jest coś. Znaczy to nie jest dalej nie wiadomo co, ale już, już coś. Szczęście czy max punkty życia? Szczęście bym poszedł. No w końcu cokolwiek. Jesus Christ. Blizna. Wymienimy za... Zablokuj. Zablokuj, robak klop.
Świnka. Która to jest fala? 12. Wydaje mi się, że trochę za późno. Za drogie mam przedmioty, żeby to mi się aż tak opłacało. Ja potrzebuję na już kupować, nie biorę świnki. Dubeltówka, kozak. Robal cyklop, spoko, ołówek, gówno, świnka skarbonka, mech, może być. Byłaby na pewno, czy dałoby rad na pewno, ale jest to niebezpieczne. Ja wolę wydawać na bieżąco, bo dalej się nie czuję zbyt pewnie z tym, co robię tym, w tym momencie tym przeciwnikom. Mam wrażenie, że dalej jakby za mały DPS. Mi się wydaje, czy jak mam pełne HP, to nawet nie mogę nie zbiera mi tylko wosków, jak mam pełne HP. Ej, to spoko, wydawało mi się, że jednak zbiera, ale to dobrze, że jednak nie. Musiałem oberwać. Mi zabrało owocki. Dobra, uniki, uniki. Daj drzewko, nic ciekawego. Dobra. I teraz tak. Panie, ej, idzie całkiem nieźle. Mogę nawet przejść sobie przez środek. I elo. Zbieramy. Im szybciej level, tym szybciej. W sensie ja wiem, że materiały przychodzą na następną falę. Ale przychodzą. No prędkość ataku plus 20%. 20%! Będę miał plus. 20 szczęścia, zasięg. Ile mam zasięgu? Plus 21. No szczęście bym wziął. Boję się, że jak to zreloluję, to nie będę miał czerwonych. Połączmy sobie. Bierzemy dubeltówkę. I szczerze, zrobiłbym tak. I tak. I wziąłbym robala cyklopa, pancerza, ty stoisz bez ruchu. Ile ja będę miał pancerza? 17. Talizman. Po 30 szczęścia? Ej, kozak. Zbieranie minus wrogów. Nie. Nie. Ja po co komu? Ten mniej wrogów? Daj spokój. Ej, zaczyna to fajnie wyglądać. Ulepszyliśmy sobie całkiem mocno bronię. I one rzeczywiście coś już zaczynają robić. Ja, to nie jest tak, że ja tylko uciekam przed tymi przeciwnikami. Ja zaczynam ich gonić momentami. Oczywiście tam nie wbijam, staram się nie wbijać w takie największe grupy, ale no coś już tutaj się dzieje fajnego. Jeszcze trochę w regen bym poszedł. Kurde, głośno strasznie, dużo tych pocisków. Dwie skrzynki! Kozak, pierwszy raz w tym podejściu. Opłacało się pójść szczęście. Mam wrażenie tutaj. Jezus Maria, mnie to rozprasza. Jak tyle tych pocisków jest na ekranie. Tyle tych pocisków to raz, a dwa, że to tak napierdziela ten karabin. Pistolet maszynowy. Wow, serio tyle mi brakowało do drugiego levela? Szklane działo! Chyba nie, chyba wolę to przetworzyć. Minus 3 pancerza. Będzie bolało, przetwórzmy. Max punkty życia plus 15 to dużo. A to, że wróg jest szybki, to aż tak mnie nie boli. Ale ja mam minus do szybkości jeszcze. Wyssanie życia. Czy ja to chcę? Zmieniłbym. Plus 60 zasięg. No, poszedłbym w to. I szczęście. I dubeltówka. Zablokowałbym i wziąłbym w następnym. 6% do. Ej, dobre te przedmioty. I rana głowy też biorę. Wymieńmy. Szansa na krytyka 10%. Ile ja mam szansę na krytyka? Gdzie to jest? 0. 10%? Też bym zablokował. No. W ogóle, moment, stop. Tak, nagrywa się, dobra. Aż kurde zwątpiłem przez chwilę. Was to od razu tutaj. Tu jest więcej przeciwników, jakby nie patrzeć.
Więc opłaca mi się ich zabijać. Tylko że muszę przy nich stać, żeby od razu zabić tych, co. Bo oni będą biegać po mapie i mnie wkurzać, że tak powiem. Będą strzelać do mnie. Więc opłaca mi się od razu ich cisnąć tutaj. Ja sobie mogę stać w miejscu w tym momencie. Nie, nie mogę, ale chociaż mogę. Ej, ten regen HP ile mi robi tutaj roboty. Ja mogę stać w miejscu. Nie, nie mogę, bo jednak ci szarżujący troszkę tutaj boli fakt, że nie robię uników przed nimi. Ale idzie naprawdę nieźle. Jeszcze trochę regena, jeszcze trochę wyssanie życia i ja mogę się ładować w nich. Właściwie już mogę, tylko no jednak troszkę za szybko mi zbijają. Wymieńmy. Szansa plus 5 na krytyka. Czy prędkość ataku? Chyba wolę szansę na krytyka. Plus 3% wyssane życie. Biorę. Dubeltówkę zostawmy na później. Rana głowy biorę i szansa na kryta biorę. Łączymy dubeltówki, bierzemy tą. I pistolet. Oczywiście, że tak, powinienem jego kupić, a nie dubeltówkę, nieważne. Bo szybkostrzelność a wyssanie życia 7%. No, pistolet maszynowy części strzelec, powinienem bardziej w ten pistolet iść niż dubeltówkę. Wymieńmy sobie za darmo pomnik. Prędkość ataku, gdy stoisz bez ruchu. Czuję, że to jest najgłupsza rzecz na świecie, ale... Nie, to nie jest najgłupsze, to jest po prostu głupie, ale czuję, że jest sens w to pójść. To może być ciekawe. Jeszcze nie szedłem w to w stanie bez ruchu. Ten kameleon wtedy by się jeszcze przydał. Był przedmiot kameleon i był chyba przedmiot barykada, czy jakoś tak? Że jak stoję bez ruchu, to mam więcej pancerza i kameleon to chyba więcej kryta, czy czegoś tam? Czy obrażeń? Nie pamiętam. Uniku, kameleon to unik mi chyba dawał, jak stoję bez ruchu. Ja w tym momencie tak naprawdę mogę stać bez ruchu. Bo muszę tych gonić, bo oni, kurde, jak się zaczną strzelać w moją stronę. Kurde, te macki jeszcze. Dobra, dobra, dobra. Trzeba tutaj jednak odważać troszeczkę. Ładujemy się, kurwa, nie wiem, to tamto. Drzewko? Dobrze, dwa przedmioty. Kozak. Mamy ze skrzynek. Ej, już mogę normalnie wyładować. Inżynieria? Po co mi to? Przetwórz. Obrażenia od wybuchów? Przetwórz. Zbieranie plus 10. Na 15 fali... Czy ja to chcę? No wezmę, niech będzie. Szczęście plus 20. Czy szans na krytyka? Czy wyssanie życia? No wyssanie życia chyba bym wziął. Tak szczerze. No to czołgnia czerwony, panie, ty dobra. Najpierw to. No co jest? Piękne. Aha! Co? A to jest pistolet! A to jest pistolet maszynowy. To ja nie chcę tego. To walić. Myślałem, że to jest ten pistolet maszynowy. To miotacz ognia wydaje się ciekawy. Ale czy ja mam. Jakie mam obrażenia od żywiołów? Jeden. Szczerze? Walić go jest mega drogi. 772! Ile? Dobra, zmieniamy to. Na arenie pojawia się więcej drzew. Szansa na unik, gdy stoisz bez ruchu. Ej, opłaca się to. Tak, unik to był, dobrze pamiętałem. Dobra, te idziemy w to. Pomnik, kameleon. Mhm. Dobra, następna tura. Fala 16. Mamy szansę. Mamy tutaj szansę. Trzeba tych, kurde, cisnąć. Drzewko. Bierę. Ci ulepszający, kurde, będą problematyczni tutaj. Ja sobie bez problemu radzę z dużą teraz ilością przeciwników, ale jak oni są ulepszeni, to giną dużo wolniej. I oni się normalnie we mnie władowują wtedy i zadają mi obrażenia, a to nie jest fajne. Drzewko. O, skrzyneczka, kozak. Dodatkowy przedmiot, mam nadzieję, że coś fajnego. Aaaa! Panie, ile wybijecie?
Muszę pancerz i więcej regena. I szybkość. Ja kurde nie mam. Nie nadążam. Przed nimi uciec. Umrę tutaj. 8 sekund. Zdechnę tutaj jak nic. Uciekamy. Udało się, o dziwo. Panie, i 3 skrzynki zdobyłem. Minus do pancerza? Na pewno nie. Więcej zbierania, ale prędkość ataku jest do obrażeń tylko 2% minusu, więc na pewno to biorę. Oddana krew? Nie, absolutnie. Zbieranie, zmieńmy to. Szansa nogi 12%. No biorę to. W ciemno. Kameleon plus 20% szansa nogi. Ile mam teraz szansa nogi? 19%. Max 60. Wieżyczka medyczna. Jak będę stał koło wieżyczki medycznej. Ile obrażeń dystansowych? No, trochę mam. Zmieńmy to. Dubeltówka. Fioletowa. Biorę. Szansa krytka minus do obrażeń. No wziąłbym. Zablokuj. Pancerz minus do szybkości. Ja będę stał w miejscu za chwilę. Jak będę stał jeszcze przy wieżyce leczącej, to zdecydowanie będę stał w miejscu. Gdzie jest? Tu jest. Wieżyczka. No staję w miejscu, ja tu nic nie robię. Ja tu planuję stać całą turę. Całą rundę. No tylko po drzewka będę chodził. Lecz mnie, proszę. Teraz tylko regen i ten. Halo, stop. Kto do mnie dzwoni? Moja dziewczyna, dajcie mi chwilę. Dobra, jestem z powrotem. Zaraz muszę kończyć, muszę wychodzić. Dziewczyna do mnie dzwoniła, czy mogę po nią przyjść. Coś się w szkole musiało wydarzyć. Jestem ciekaw co. Dowiem się zaraz pewnie. Wow, ile wybijecie? Za dużo. Dobra, ja muszę uciekać od nich. Nie mogę stać na razie w miejscu. Za mało regen. Zdechnę tu. Przegrałem, kurwa. Pacyfista, co? Sztuk materiałów punktuje się za każdego żółwego wroga na zakończenie fali. Ciekawe. Zależy od koszula Drowala. Nie ma obrażeń, nie ma inżynierii. To od czego? Od żywiołów. Można. Albo w regen. Ty ciekawe o co chodzi. No nie, zdekliśmy. Co za gówno. Ale odblokowaliśmy coś tam. O, takie dobre podejście. Byłem przekonany, że to zaraz będzie miazga. A to chuj. No dupa, trudno. Następnym razem. Trzymajcie się ciepło. Zostawcie łapkę w górę, jak wam się podobało. Elo.